Ludwik Rydyjer urodził się w 1850 roku w Dusocinie. Do Chełmna sprowadziła go tu chęć nauki. Przybył w 1861 roku i kształcił się w gimnazjum chełmińskim. Rydyjer kształcił się jeszcze w Berlinie, Strasburgu i po latach nauki powrócił do Chełmna. Zakupił od aptekarza Heinersdorfa budynek, w którym to budynku dokonał pierwszej operacji resekcji żołądka. Schemat tej operacji prezentujemy tutaj zwiedzającym. Rydyjer pozostawił bardzo bogatą dokumentację, wiele prac opublikował. Znajduje się tutaj też w naszej sali muzealnej wiele przedmiotów, narzędzi chirurgicznych, którymi zapewne posługiwał się także Rydyjer. Między innymi takim ciekawym przedmiotem jest aparat Ombredana do narkozy. W Chełmnie pamięć o Rydyjerze jest wciąż żywa. Mamy dwie tablice pamiątkowe, jedna na klinice, gdzie dokonał pionierskiej operacji, oraz pomnik Ludwika Rydyjera w parku, który nosi również jego imię, który został odsłonięty w 1984 roku.